Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No i co, no trzeba by było rozwiązać jakąś tą zagadkę, kurde, tylko się zastanawiam, no bo łażę tutaj i łażę, i łażę, i łażę, i tutaj nie ma za bardzo z kim pogadać o tym, co mogłoby się tu wydarzyć, bo ci bezdomni nie chcą w sumie ze mną gadać już, nie? Ci bezdomni nie chcą gadać, tam na górze nie mam co szukać, oprócz tego, że mógłbym tam znaleźć problemy. To nie ma co szukać, no chyba, że tutaj któryś z tych mi coś powie. O, chociaż my z nimi chyba już rozmawialiśmy, nie? Nie, tutaj tylko Jornie. Hej, ty. Jak idzie praca i Jorn? Nie wiem, z drugiej strony, albo ten bezdomny może coś widział. Też nic. Kurna, powiem szczerze, że nie wiem już co zrobić z tym, tą kwestią detektywa Marvina. Wydawało mi się, że to będzie prosty temat ogólnie, a widzę, że tak średnio jest prosty. Słyszałam co innego. Może tu ktoś coś? Nie. Nie. Helga? Kim jesteś? Chłopcze, jesteś w tawernie portowej. Kimże może być kobieta stojąca za kontuarem? Tak, jestem karczmarką i zwał mnie Helga. A karczma nazywa się Syreni Lament. Dlaczego akurat ta nazwa? O, tak ją nazwał mój ojciec. Podobno na cześć mojej matki, ale nie chciałam wchodzić w szczegóły. Ciekawe. A, bo tu mieliśmy się z Kurtem spotkać, ale najpierw potrzebuję informacji. A może najpierw Kurt? Czy sami Kurt? Przysyła mnie Kurt. Jestem jego bratankiem. Wuj mówił, żebym z tobą porozmawiał, gdy już dotrę do miasta. Nie kojarzę, żeby Kurt miał jakiegoś bratanka. Daj mi ci się przyjrzeć. Z twarzy coś tam jesteś jednak podobny do tego szulera. Nie jestem stąd. Niedawno przybyłem na Archolos. Nie sądzę, żebyś mnie próbował oszukać, a nawet jeśli próbujesz, to już ja się z tobą policzę. Dobrze. Spokojnie, spokojnie. Powiedz mi, czego potrzebujesz. Informacji. Dopiero dotarłem do miasta. Ktoś mi zaginął. O. Powiedzmy, że ktoś mi zaginął. Gdzie według ciebie najlepiej zacząć poszukiwania? Tutaj? Zaginął? O ile nie zamierzasz sam przetrząsać całego miasta, to przychodzą mi na myśl dwie organizacje, które mogą ci pomóc. Straż Miejska i Gildia Kupiecka. Pierwsza zajmuje się wszelkimi przestępstwami i problemami obywateli na wyspie. Jeśli zgłosisz Roderichowi swój problem, może będzie w stanie ci jakoś pomóc. A, tylko sprawę komplikuje fakt, że nie jesteś obywatelem. Aktualna sytuacja na wyspie nie jest idealna i dowódca może nie chcieć uszczuplać swojego oddziału do szukania kogoś obcego. Araxos posiada rozbudowaną sieć kontaktów i jest znana z podejmowania się trudnych zadań. Któryś z tropicieli Lorenzo z pewnością będzie mógł coś poradzić. Członkowie gildii nie pracują jednak za darmo. Opłacenie ich usług może okazać się poza twoimi możliwościami. No właśnie, tak myślałem. Co w takim razie powinienem zrobić? Co w takim razie powinienem zrobić? Ach, jeśli Kurtowi jeszcze nie udało się zdobyć tej fortuny, o której marzy, a sam nie masz w kieszeni dobrych kilku tysięcy sztuk złota na finansowanie poszukiwań, to polecam spróbować dołączyć do jednej z tych organizacji. Jako członek jednej z nich z pewnością otworzyłoby się dla ciebie wiele drzwi. Miałbyś dach nad głową, kilka monet żołdu i z pewnością mógłbyś poprosić o jakąś przysługę. Pamiętaj tylko, że obie organizacje od czasu konfiskaty okrętów Gildii Kupieckiej mają dość napięte relacje. No dobra, dotarłem do miasta, jakieś rady? Dopiero dotarłem do miasta, masz dla mnie jakieś rady? Większość mieszkańców niezbyt przychylnie spogląda na obcych. Uważyłem. Szczególnie teraz, gdy z każdym dniem przybywa ich coraz więcej. Postaraj się znaleźć pracę i zdobyć obywatelstwo. Gdy będziesz miał stałe źródło dochodu i świstek potwierdzający, że jesteś tutejszy, to każdy będzie cię inaczej traktował. Jeśli chodzi o obywatelstwo, to najlepiej będzie, jeśli udasz się do skryby Mateja. To on zajmuje się takimi rzeczami. Jego budynek znajduje się naprzeciwko gildii kupieckiej. Trudno jest go przeoczyć. No dobra, potrzebuję informacji. Potrzebuję informacji. Pierwsza informacja jest za darmo. Reszta po 10 sztuk złota. Kurna, drogo! W porządku. No dobra. Potrzebuję informacji. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz?
Muszę zdobyć referencję na obywatela. Masz jakiś pomysł na dobry zarobek? Gdzie mogę znaleźć perły? Szukam informacji na temat uszkodzonego dźwigu. O! Szukam informacji na temat uszkodzonego dźwigu. Obiło mi się o uszy, że nie mogą przez to rozładować jakiejś łodzi. Na twoim miejscu poszukałabym Bora w slumsach. Facet sporo wie o tym, co się dzieje w okolicy. Ej, ale miałem nie zapłacić za tą informację, zapłaciłem! Chamstwo, kurwa! Szkoda gadać. Arnold, Tom, Prawus. O, tu chyba możemy z kimś pogadać. Prawus? Hej. Co tu robisz? Cześć, co tu robisz? Piję pieszczyny, bo nic innego nie oferuje ta zapchlona dziura. Tylko co cię to obchodzi, kmiotku? Słuchaj, może postawię ci coś lepszego? Może postawię ci coś lepszego. Cóż, chętnie sobie jeszcze golnę. Przynieś mi tylko coś na tyle mocnego, żeby wróci mi gębę na drugą stronę. Postaram się znaleźć coś takiego. Mamy chyba coś, nie? Czy nie? Hej. A, nie mamy. To ja mam mu przynieść w takim razie. Dobra, pogadajmy z resztą. Jak Cześć, leci? Jak leci? Świetnie, po prostu świetnie. A Thanos mi świadkiem, że ten kraj schodzi na psy. O co chodzi? A to, że król ma nas w głębokim poważaniu. Podatki, jakie nakłada na to miasto, to prawdziwe zdzierstwo. Nie przesadzasz trochę? Miesiąc temu stać mnie było dziennie na 2 kwaterki piwa, a dzisiaj już tylko na 1. Minie kolejny miesiąc, a będę musiał szukać sobie jakiejś roboty. Do czego to doszło? Nie ma co, tragiczne wieści. Inflacja. Tak, że tak. Znalezienie sobie porządnego, płatnego zajęcia jest teraz coraz trudniejsze. Wszyscy wolą zatrudniać po taniości ludzi z Wysp Południowych. Kurna, jaki tu wątek uchodźczy, proszę bardzo. Tom? Hej. Może coś ty nam powiesz ciekawego? Hej, co słychać? Co słychać? To samo co zwykle. Piję, narzekam i przesiaduję. Dzień jak co dzień. Nie nudzi cię takie życie? Wiesz, to wcale nie jest takie złe. Mam ciepłą strawę, kufelek zimnego piwka, no i jeszcze są ze mną kumple, Arnold i Mikkel. Dlaczego rzuciłeś pracę? Powiedziałbym raczej, że to praca rzuciła mnie, a dokładniej cholerne zmiany kadrowe ostatniego lata. Straciłem robotę, a podatki trzeba było płacić, więc jestem tu, gdzie jestem. Przynajmniej Mikkel był na tyle dobry i przyjął mnie pod swój dach. Dlaczego nie znajdziesz sobie innej roboty? Nie śpiesz mi się. Może kiedyś się wybije, może nie. Takie życie też jest dobre. Ciekawe. Ciekawe podejście, no. Może kiedyś się wybije. Wiedział już o tym wcześniej. Hej, ty tam. Hej, ty tam. Czego chcesz, smarku? Masz pod nosem, nie przeszkadzaj. Nie przeszkadzajcie sobie. Ani myślę. A teraz spadaj. Dobra, idę, nara. Tutaj coś mamy jeszcze? Muzykanci, to nie chcemy z nimi gadać, bo po co? Obywatel, czyli do slumsów musimy iść. No dobra, no to do slumsów, to do slumsów. Już jednemu tam obiłem gębę, mam nadzieję, że innym nie będziemy musieli. Ale nigdy nie wiadomo, nie? Bo to wiecie. Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Dobra, zapiszmy sobie przed wejściem tam. Jednak mimo wszystko, bo dawno nie zapisywaliśmy. I zobaczmy. O, tutaj już widzę, że wszyscy na mnie Hej, patrzą. Ty. Co takiego? Zaraz poczujesz konsekwencje braku ochrony. O, no i się zaczyna. Chodź. Odłóż brak. Kurwa. No nie. To jeszcze raz. Ale czemu się na mnie rzucił od razu? Cham i prostak. Trzeba było zapłacić im. Trzeba było im zapłacić, a nie się z nimi bić, no ale trudno. Muszę ich omijać. Muszę ich omijać, to na pewno. O, z Borem mieliśmy chyba pogadać, nie? Dobrze pamiętam. Co wiesz o uszkodzeniu? Co wiesz o uszkodzeniu jednego z dźwigów portowych? Co miałem nie słyszeć? Ramona nieźle się zdenerwowała. Bo nie ma jak szybko towaru wyładować. Z tego co wiem, robotnicy też nie są zadowoleni z dodatkowej roboty. Miałbym zignorować tyle problemów, które w naszym kochanym mieście mnożą się szybciej od orków? Chodziło mi raczej o to, czy znasz szczegóły tej sprawy. Na przykład, kto uszkodził dźwig. O, to już są informacje płatne. Jeśli masz monety,
Bor będzie miał szczegóły. Dobrze. Myślę, że przekażesz mi te informacje bez żadnej zapłaty. Bo daj 15. Dajmy mu, niech ma. Nie będzie, proszę. Bardzo miło robi się z tobą interesy. A więc interesuje cię sprawa całej afery. Sprawa jest dość skomplikowana. Bo przy dźwigu przez cały dzień kręci się mnóstwo ludzi. Trudno wskazać kogoś jednoznacznie. W takim razie podaj mi najpewniejsze typy. Cóż, z tego co wiem, to niejaki Alder z dzielnicy Biedoty nie jest jednym z robotników Ramony, a jednak kręcił się przy dźwigu jakiś czas temu. Nie widziałem go od tego czasu, więc więcej ci nie powiem, ale myślę, że powinieneś z nim porozmawiać. Gdzie go znajdę? Pochodź wśród tych zniszczonych chałupin. W końcu znajdziesz. Powodzenia. Alder. Alder. No dobra, tylko trzeba omijać tych głąbów, że nas będą chcieli bić. Nie wiadomo już, komu można. Okej. To są slamsy, a tam... Ja nie wiem, co tu się dzieje. Oj. Chcę się cofnąć, bo tu będzie afera. Nie idź w moją stronę, nie idź w moją stronę, nie idź w moją stronę, gościu. Gdyby oni nie byli tacy mocni, ja bym go naklepał, nie? Idź. No idź, nie patrz na mnie. Dobra. Gdzie ten Alder może być? Gdzie ten Alder może być? Zastanówmy się. Obywatel, obywatel. Biedak. Obywatelka. Czuję, że ciężko będzie go znaleźć. Mam nadzieję, że tylko tamten jeden chłop jest. Tych, co chcieliby nas naklepać. To są sami biedacy. Ej ty, podejdź tu na chwilę. No, co jest? Nie wyglądasz mi na ostatnią ofermę. Powiedz mi, nie chciałbyś może dać komuś po mordzie i dostać za to kilka złotych monet? O, komu? Co to za oferta? Sprawa jest prosta. Mam tutaj mały magazyn i organizuję w nim od czasu do czasu przyjacielskie pojedynki dla mieszkańców naszej wyspy. A, że w ten sposób. Jesteś zainteresowany? Przyjdź wieczorem. Z pewnością znajdzie się ktoś, z kim będziesz mógł się zmierzyć. Dobra, czy to legalne? Nie, dobra. Nie będę pytał, czy to legalne, jakie są zasady. Jak będę chciał, to przyjdę wtedy. A na razie tego Aldera trzeba znaleźć. Obawiam się, że ten ziomek, co tu siedzi... Hej, ty! No właśnie. Co takiego? Zaraz poczujesz konsekwencje braku ochrony. Schowaj tę broń! Dobra, no nie! No co sobie pociął? Bogowie, biją! Co ty, z Krakowa, gościu, jesteś? Ja pierdolę, no nie wierzę w to! Chłop mnie one-hituje! No chłop mnie złanhitował i tyle było, nie? No dobra, ale to wiemy, że tam się nic nie dzieje, więc tam nie ma co iść. Więc to będzie albo tutaj. Gdzieś. Ślisko ręki. Chwila. Mam cię. Oj, kto, co to? Co to za fight? No kurwa. Co to? Pewnie zlecenie na niego jest. Kurwa, ja mam pecha! Ja mam pecha! Byłem ciekaw, kto to jest. I czy mogę z nim zagadać, ten mam cię zrobił. No kurwa, nie wierzę w to, nie? Nie wierzę w to, co tu się dzieje, słuchajcie. To jest niemożliwe wręcz. No jak ten ślisko ręki sobie pójdzie. My chcemy dorwać Aldera. Gdzie jest Alder? O, jest tutaj! Cześć. Byłeś ostatnio widziany przy dźwigu portowym. I? Został uszkodzony. Wiesz coś o tym? A co niby mam wiedzieć? Jak go naprawić? Nie jestem rzemieślnikiem. Nie znam się na dźwigach. Przede wszystkim to powiedz, gdzie jest koło zębate, które ukradłeś. Kto ci napchał takich głupot do głowy? Jeśli będziesz tak ufny, to ludzie zaczną cię wykorzystywać na wszystkie możliwe sposoby.
No, nie mam teraz czasu na odświeżanie czyjejś pamięci. Choć odświeży pamięć. Nie mam teraz czasu. Nie mam teraz czasu na odświeżanie czyjejś pamięci. Twoja sprawa. Pamiętaj, że jestem otwarty na propozycję. I mogę mu zapłacić. 10 sztuk złota to nie jest jakiś nie wiadomo co, ale tam 15, tu 10 to już daje 25, nie? To już daje... Dobra, trudno. Skoro i tak nie mam nic innego do zrobienia w tej sytuacji. No ale to tym Alderem wyjdź, kurna, z tego domu. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. O, wyszedł, dobra. Spróbujmy. Ej, ty. Proszę, taki sposób chyba ci się spodoba. A i owszem, nie będę narzekał. Hehe. I tak, to ja uszkodziłem ten dźwig. Jednak, dlaczego to zrobiłeś? Należy do osób, które nie przepadają za Ramoną. Zabranie tego koła było, powiedzmy, żarcikiem. Przez ten żarcik nie tylko Ramona ma problemy. Oddaj mi je. Średnio mi się podoba ten pomysł. Ale wiesz, możemy ubić interes. Dasz mi trochę złota i je przyniosę. Nie. A jaki masz dowód, kurwa, że to ja uszkodziłem dźwig? Sorry. Będzie słowo przeciwko słowu. Nic mi nie zrobią. Samej części też nie znajdą. Dobrze ją ukryłem. Posłuchaj. Słyszałeś o uciekinierach? Słyszałeś o uciekinierach z innych wysp? Tak mnie denerwuje, że te dialogi się bugują. I czasami trzeba je skipować po prostu, żeby przeszły dalej. I właśnie to, później wychodzi taka sytuacja. Znajomości. A desperaci uciekający przed wojną mogą cię nieźle przetrenować. Dobrze, dobrze, spokojnie. Zaraz ci je przyniosę. No. Teraz, nie zaraz. Teraz. O, do chaty poszedł. I dobrze myślałem, żeby w chacie go odwiedzić. Proszę, koło zębate. Tak jak mówiłem. Dziękuję. Mam nadzieję, że to jedyna rzecz, jaką wyciągnąłeś z dźwigu. Oho. Tak, spokojnie. Co teraz? Zaniesiesz je straży i powiesz, skąd je masz? Pójdziemy gdzieś zabezpieczyć ci plecy. Oskarżę o sabotaż kogoś innego. Nie chcę tamtych oskarżać, bo niby dlaczego miałbym to robić, więc przykro mi, Alder. To będzie twoja sprawka. Czemu wróg tu jest? Nie będę go wrabiał tym sposobem, bo powiem prawdę. Nie, ale pójdziemy gdzieś zabezpieczyć ci plecy. Oczywiście. Zawsze trzeba gdzieś się pofatygować. Jak żeby inaczej? No pewnie, że tak. Takie życie. Przykro mi. No to co, chodźmy. Chodźmy. Chodźmy, mój drogi, chodźmy. Dobrze. Będę prowadził. Zapiszemy sobie tylko, słuchajcie. No idziemy z kolegą Alderem. Trzeba go wyprowadzić stąd. Tu chyba nie będzie żadnych przeciwników, więc nie powinno być problemu. Idźmy sobie tędy. Czy tu już otwarte jest? Nie. No tak myślałem. I tu w prawo i w lewo chyba było, nie? Ja dobrze to minie? Tak, bo tu przechodziliśmy, czyli to będzie tu. W lewo. I tu... nie pamiętam, gdzie dalej. Ale generalnie gdzieś tam. Gdzieś tam tutaj. Tu chyba do góry. Na wprost. Jeśli się nie mylę. Tak, i tutaj w prawo. Kapliczką. Dalej za mną idzie? Idzie. Mam jaki debil. A czyli tak by w sumie wyszło, że odwalił gówno, więc co za różnica. To za różnica. No witam, witam. O, jest. Winston, witaj.
Kim jesteś? A nie, ja nie chcę z nim gadać. Chciałem pogadać z Ramoną. Tu nikogo nie ma. Z kim ja mam pogadać, żeby go przyskrzynić? Tu nikogo nie ma. Tu jakiś Arvid. Oktaw. Przyszedłem odebrać nagrodę za przestępcę. O. Przyszedłem odebrać nagrodę za przestępcę. A. Tylko najpierw trzeba jakieś przestępcę pokonać, rozumiem. Dobra, czyli nie tu. Gdzie? Tutaj? Siemano, Leonard. Hej, czym się tu zajmujesz? Czym się tutaj zajmujesz? Jestem kwatermistrzem. Mistrzem... czego? Kwater. Po prostu dbam o porządek w wyposażeniu strażników. Sporządzam spisy ekwipunku, sprawdzam jego jakość, przedzielam go strażnikom, porządkuję go w skrzyniach i, rzecz jasna, przygotowuję kwatery. Jeśli to wszystko, chłopcze, to muszę wracać do pracy. Te dokumenty same się nie uporządkują. Potrzebuję wyposażenia. Potrzebuję wyposażenia. Przykro mi, tylko dla strażników. Szkoda. No ale warto było spróbować. No ale to do kogo ja mam iść z tym ziomkiem? Do niego? On wygląda tak poważnie. Dobra, pójdźmy z nim, pogadajmy. Winston, kim jesteś? Nazywam się Winston. Jestem dowódcą oddziału szermierzy w Straży Miejskiej. Masz do mnie jakąś sprawę? Co słychać? Co słychać? Straż to najlepsza opcja dla każdego młodzieńca, który chce uczciwie zarabiać na życie i jednocześnie pomagać społeczeństwu. No dobra, ale... kurwa, no to do kogo ja mam iść z nim? Bo świetnie, że ja go prowadzę. Ale do kogo? Może z nim pogadajmy. Nie, no, strażnik miejski po prostu. Chwila. Hej, pomału! Tam są No i co z tego? O. To z tego, że zaczynam podejrzewać, gdzie mnie prowadzisz. Nie próbuj mnie oszukać. Zjadłem zęby na takim donoszeniu i podpuszczeniu. Jest się czym chwalić. Hej, hej! Każdy orze jak może. Gadaj, do kogo idziemy. Może go znam i będę mógł sam się zabezpieczyć przed strażą. Pomyślałeś o tym? Idziemy do Bora, do Sala. Wadę cię do znajomego. Idziemy do niejakiego Sala. Idziemy do niejakiego Sala, strażnika. Słucham? Padło ci na umysł, człowieku! Nie, to mój dobry znajomy, który ponad przepisy stawia sprawiedliwość. On dopilnuje, żeby nikt nie powiązał cię z tą sprawą. Jaką mam gwarancję, że nie chcesz mnie oszukać? Żadnej. Ale masz za to moją obietnicę, że jeśli teraz się wycofasz, to marnie skończysz i to w pełnym znaczeniu tego słowa. Dobrze, dobrze, spokojnie! Niepotrzebne te groźby. Idę. No dobra, ale... kurwa, do kogo mamy iść? Ej, on sam biegnie. Ciężko. On sam nas prowadzi, dobra. A, oni tu czekają już na nas. No i wszystko jasne. Mam nadzieję, że jesteś rozsądny i podjąłeś dobrą decyzję. Ja również mam taką nadzieję. Proszę o ciszę. Zebraliśmy się tutaj, by po raz kolejny omówić sprawę sabotażu dźwigu portowego. Czy znalazłeś jakieś dowody, które mogłyby wskazać jednoznacznie winę, bądź niewinność, obecnych tutaj Rekona i Veigo? Myślę, że tak. Zuch, chłopak. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Proszę się uspokoić. Czekam na prezentację. Nie ma problemu. To nie Rekon i Veigo. To nie Rekon i Veigo sabotowali dźwig. Co ty wyprawiasz? To Alder ukradł koło zębate, by naprzykrzyć się Ramonie. Ja tu tak posłusznie za tobą przyszedłem, a z ciebie jest zwykła szuja i konfident, żeby cię cholera wzięła. Ładnie przyznałeś się tym do winy. Ale niech cię piorun jasny trafi. Faktycznie, mamy przyznanie się do winy. Strażnik, odprowadzić winnego do aresztu. Czy znalazłeś przy nim brakujący element dźwigu? Tak, proszę. No i świetnie. Rekon i Veigo zostają oczyszczeni z zarzutów. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za owocną współpracę. Zaraz! Powoli! A kto opłaci moich robotników? Przecież mamy potrzebne koło zębate. Wynajmowanie nowych pracowników nie będzie potrzebne. Żegnam. Zawiodłam się na tobie. Ojojoj. Miałam cię za kogoś rozsądnego, a ty tymczasem wolisz... bohatersko bronić uciśnionych.
Za długo nie pożyjesz. Ja ci to mówię. No i ciul. Czy to groźba? Mam nadzieję, że to nie groźba, bo w takim wypadku musiałbym zawołać z powrotem strażnika. Ta, już zdążyłam zauważyć, że zrobiłeś sobie tutaj chody. I obiecuję, nie zostawię tego tak. Straż powinna być w pełni niezależna, żeby porządni obywatele nie musieli się babrać z taką hołotą. Żegnam ozięble. Pa, pa. Ciekawa ta niezależność, co? Ale elegancko to załatwiłeś. I mina tej wrednej baby. Poezja. Pa, pa. Też miałem ochotę jej tak powiedzieć, ale tak soczyście, porządnie. Tylko, że teraz pewnie wywali was z roboty. Człowieku, znajdziemy inną. Nie ma się czym martwić. Przede wszystkim musimy ci się odwdzięczyć. Proszę, nie jest tego dużo, bo jesteśmy biednymi robotnikami, ale w razie kłopotów uderzaj do nas. W każdym razie, teraz pójdziemy znaleźć sobie jakiegoś porządnego szefa. Powodzenia. Powodzenia. Żebyście nie musieli w Januszek się dłużej pracować. O, ale przynajmniej chody, żeśmy sobie... O, Roderick, witaj! Witaj, nieznajomy. Co cię do mnie sprowadza? Tylko przechodziłem. Jestem bardzo zajęty, nie mam czasu na pogaduszki. Jeśli jest jakaś sprawa, którą powinieneś mi przedstawić, to streszczaj się. Kim jesteś, jak się mają sprawy? Nie, dobra. To nie mamy nic do niego na razie, to nie będę mu zawracał dupy. Ale no ładnie, żeśmy ich załatwili. Ładnie, żeśmy ich załatwili tym sposobem. No, no. Trochę zdenerwowana ona była na nas, no ale co mnie to interesuje, tak szczerze mówiąc. Co mnie to kurwa interesuje? Co mnie to interesuje? Gdzie jest ten Sal w ogóle? On tu jest. Mogę z nim pogadać? A nie, jak ci się podoba w straży, to nie. Ale ta fucha strażnika w sumie wygląda całkiem niegłupio, chciałem powiedzieć. Całkiem niegłupio. Mielibyśmy jakieś chody. Z drugiej strony najemnice to też nie jest zły temat. W sensie ta gildia kupiecka. Trzeba się zastanowić, w którą stronę pójść. Natomiast słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.